Ta niesłychanie ważna inicjatywa w momencie przyznania środków przez rząd, przez panią minister Kopacz, za co serdecznie dziękujemy, znajdowała się na pół metru swojej realizacji. Po podjęciu decyzji przez Sejm Województwa Podlaskiego, przez zarząd, za co chciałbym serdecznie podziękować panu marszałkowi Dworzyńskiemu, panu Jackowi Cydnikowi, przewodniczącemu klubu radnych Platformy, dziś, można powiedzieć, znajduje się na swoim finiszu. Ale jak dobrze wiadomo, finisz wymaga najwięcej wysiłku i szczególnej uwagi. W związku z tym chcieliśmy dzisiaj ponowić apel do samorządów naszego regionu o kontynuowanie tego wsparcia. To jest inicjatywa, to jest inwestycja, która ratuje ludzkie życie. Najprawdopodobniej, oczywiście to jest uchwała, uchwała radnych naszego miasta, że drugie 50% tej sumy, czyli 500 tysięcy złotych, będzie przekazane. Jest to, chciałem podkreślić, jest to zakup nie dla uniwersytetu, nie dla szpitala, a dla ludzi, dla społeczeństwa naszego województwa. Chciałbym podziękować Państwu za Państwa jako przedstawicielom mediów, za angażowanie i zainteresowanie się tą sprawą. Wasza dzisiaj obecność świadczy o tym, że ten problem jest postrzegany pozytywnie i dzięki wspólnej inicjatywie jest w tej chwili zielone światło, że uda się nam zebrać niezbędną ilość środków i dokonać zakupu tego angiografiego montażu i jeszcze w końcu roku wykonać pierwsze badania. Ja również chciałbym podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, panu posłowi Tyszkiewiczowi za zaangażowanie się w uzyskanie tych środków. Cóż ja ze swojej strony mogę powiedzieć? Jesteśmy w pełni profesjonalnie przygotowani, żeby urządzenia te pracowały cały czas. Proszę Państwa, ja jestem przede wszystkim pod wrażeniem zaangażowania mediów w tą sprawę, bo to między innymi Państwa zaangażowanie pomogło nam przekonać tych radnych, którzy mieli wątpliwości do tego, czy warto tę inicjatywę wspierać. Chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim radnym, którzy mimo wielu usterek wykazali się zdrowym rozsądkiem, dzięki czemu ten zakup, mam nadzieję, dojdzie do skutku z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszego województwa.